Witam wszystkich. Sobota rano. Nie wieje. Otworzyłem tam młodym. No, one się uczą latać. Nie wypuszczam tam ród. Raz na jakiś czas wypuszczam. Tydzień temu ostatni raz latały. Tak tylko, żeby się... Za chwilę będzie tak troszeczkę szkoły do nich. O, tam se dwa latają. Wszystkie nie wyszły jeszcze. O, tamten chyba pierwszy raz wyszedł ten na dole. Tam powiedzmy za dwa tygodnie będę robił tak, że już młode będę wszystkie wyganiał na dwór i zamknę. Będą chciały sobie jakieś wejście, jak sobie wejdą. Ogólnie tak wyglądają te łódki. Sobota, dzień koszowania mamy. 350 czy 360 km. O, teraz trzy tam sobie idą. O, to się zacięło. To sobie zlatają trzy. To wygląda. Rano będzie pod wiatr. Rano będzie tak jak teraz. Nie będzie wiało tam do 8. Nie będzie wiało. Później się urwie wiatr jakiś konkretny. Zrobi 40-45 km będzie wiało. Ciepło. Więc lot się zapowiada fajny. Są przygotowane. Po ostatnim locie mi trzech brak, jedna samiczka mi brakuje po ostatnim locie i dwa samce nie dały rady, za mało zjadły i tak to wygląda. Ja będę koszował dzisiaj 20 sztuk, 14 samic, 6 samców i zobaczymy jak to pójdzie. Oczywiście jak się uda, to będę nagrywał. One już są duże, bo niektóre mam te, co mówię, te księżycowe na nie. To no, tak, tam jest samiec do góry gruszy. A dalej. Jak roczniaki wyglądają. O, to są młode, to jest 20 sztuk ich takich. Środka. Tam to latają i latają. Latają.
tu lecą teraz dwa. Nie wiem, czy będzie widać akurat. Młode. Jeden jest tam, kosowy. No i muszę pilnować. Na chwilę puszczę dźwięk sowy. Znienacka przyjdzie i dopiero będzie. Tu mam samczyki z rozpłodu wzięte już do tych samiczek, co biorą udział w lotach. O, już są młode. Wszystkie nie powychodziły. Widać. Wyglądał nie będę na razie. Bo jeszcze nie ten czas. Tamto po prostu co chcą wyjść, to sobie mają jakiś czas na wyjście. Zaraz zamknę w jakimś czasie i tyle. Tym nasypię tutaj. Jedzonka. Tym nasypię jedzonka. Tam nie będę wchodził, bo nie będę denerwował samców. Sami siedzą przy półkach i sobie buczą, huczą. Ewentualnie mogę tak samiczki z daleka. Może złapiemy tak z daleka samiczki. Samiczki są tam. Sobie siedzą. Chciałyby wejść do środka, bo tam przy drzwiach. Przez jednej strony drzwi są i z drugiej. Zrobiłem z drugiego zgłębnika lotowego, idzie wejść na wolierę i ze z tego środkowego głębnika też idzie na wolierę wejść tutaj, nie? Huczą, buczą. Naładowane są. Mogą iść na lot. Zobaczymy, jak to się przełoży wszystko. To moje przygotowanie całe 5-dniowe. Chodzą, podziubią, tam muszę cholera zabudować pod tą wolierą. Może dzisiaj mi się to uda zrobić po cichutku. One sobie będą łazić. I o to chodzi, żeby one sobie tak tutaj przy domu były na razie. Nagram taki odcineczek. A tam z rozpłodu, tam jeszcze mam 4 młode i tam są samiczki. O, 4 młode, 2 jajka. Tam są. Więcej tam są, nie będę chciał młodych. To tak powiedzmy do 20 czerwca, koniec czerwca, ewentualnie przełożone młode to jeszcze takie by chciała. Tu są dwa dość ciekawe młodziki. Po Ardenach tu są, tym z góry. Te z góry już 3 lęgi jajek potukły. I teraz mają zrobione taką. Cele zmieniłem, bo myślałem, że jakiś szczur, co mi zabiera, te jajka zbije. Teraz zrobiłem taką przegrodę na zawiasach, że otwiera się i samiczka ze światku siedzi. Tam mam mięciutko taką poduszeczkę, taką jej tam zrobiłem. No te jajka były pozduszone co chwilę. No, od tych mam jednego młodego. Tutaj są dwa takie. Za chwilę będą do przełożenia, mogę dzisiaj się przełożyć. Zatem tutaj przekładałem, tutaj nie ma, tu są właśnie jajka. Tu jest sobie jeden młody. Po tym samczyku jest jeden młody, cholery. O, po tym samczyku.
jest młody, jeden się nie wykluł. Tu mam w tym roku fajne łódki z tych. Niebieski jest i tam jest niebieski białolotek i płowy. Kiedyś tego połączenia miałem też takie, poszły mi. To fajnie poszły. Tu są moje. Tutaj są. Jeden jest taki duży, drugi jest mniejszy. Po prostu tamten tak rośnie, a ten jakoś nie chce. W zeszłym roku było to samo, niebieski płowy, czy czerwony płowy, czerwony znik na trzecim locie, a płowy jest do teraz i cały czas w konkursie jest. Tutaj te samice dałem szansę, dałem mi dosyć dobrego samczyka. Jajka zniosły, zobaczymy. Ona tam nie ma stópki, bo kiedyś mi chciałem tego kota paskudnego, to tak się zaczynał. O, tu jest Jansenik, tam jest Jansen, a tam jest, tu jest po kachlerkach, no. Po tamtym Jansenia, a tam jest samiczka. Fochę robiła i 4 godziny prawie na niebie była. Ciemno było, nie wiem, czy latała jeszcze, czy co, bo już później nie czekałem za nią. To jest mój Stasiu i Wioletka. Tam jest właściwie młody. Jednego ostatnio sadziłem, tego na razie tego dzisiaj wezmę. O, tu jest rozpłodu. Tu jest samiczka z gębnika lotowego, no bo ja ją wycofałem. Ja ją wycofałem z lotów. Tam ma numer i obrączkę Tipesa jeszcze ma. I to jest samczyk, to jest lotowego, ale to jest ten bez obrączki, co on ma samiczkę miał pstrąg. A tutaj mam, teraz niosę jajka, 2 dni. Samiczka moja. Po nie mam dobrego tam gołąbka. Jako młody miał 5 wkładek, mniej konkursów teraz na starych, na rocznych. Na starych lotach dwa razy była, dwa razy w konkursie. Zobaczmy w tym locie, jak sobie da radę. Teraz będzie lot taki jak tydzień temu, tylko że z tym, że będzie cieplejszy i troszeczkę mocniej będzie wiało. Młódki sobie tak będą chodzić. Jeden lata jakiś kolorowy. Tu jest. O, tu lata ten. Po białym i po czarnym. O, taki tam jest. W czarnym samczyku i białej samicce. Taki kolorowy wyszedł jeden, a jeden wyszedł biały. Biały jest na wylocie. A ten lata teraz. Ogólnie gołąbków nie płoszę. Tych młodych nie płoszę. One mają wyjść, one zachwymają tutaj, o. Chodzić, skakać. Się zacznie płoszyć, no to po pierwsze to nie ma sensu. Nie ma takiej potrzeby, nie ma sensu. I one później się boją, idą gdzieś tam po dachach, siadają. A usiądzie gdzieś tam obok na dach, to daleko tam. No tam mam las z tyłu, tam jest z tyłu las. Za tym domem jest las. To jest ile jest? 200 metrów do lasu. 150. Gdzieś tak. O, usiadł. Także ja sobie tutaj pilnuję. Łączę im sowę. Za chwilę wezmę miskę, im położę. Wody naleję. Może je nauczę kąpania tutaj na trawie. W tym roku troszeczkę mi to ułatwiło, ale zobaczymy. Także życzę wszystkim miłego weekendu, dobrych lotów. Wszystkim życzę. Ja jutro postaram się nagrać. Dobry lot.